kolejny udany festiwal w Wąbrzeskim Domu Kultury za nami. Tym razem młodzi muzycy prezentowali się na Sakrosągu. Relacje z tego wydarzenia w dzisiejszym wydaniu programu lokalnego. Anna Więcławska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy program będziemy emitować wyjątkowo do poniedziałku, do 4 listopada. A będzie w nim wiele na temat listopadowych Dni Pamięci o Zmarłych. Pokażemy m.in. najnowszy materiał Pawła Beckera pod tytułem Mijasz groby i słyszysz szept ojczyzny. Wyemitujemy także występy artystów z Wąbrzeźna i okolic, którzy prezentowali się na wspomnianym już Sakrosągu. Na dobry początek aktualne wiadomości. Agata Król, witam Państwa. Dziś w wiadomościach powiemy o dwóch ważnych inwestycjach, których realizacja kończy się w tym roku. Targowisko miejskie przy ulicy Matejki. Prace przy jego modernizacji trwają w najlepsze. Za budowlańcami jest już najcięższy etap – roboty ziemne, kanalizacja i odwodnienie. Powstają wewnętrzne drogi i place handlowe. Imponujący efekt wywołują zadaszenia i brama wejściowa. Patrząc na tempo prac i sprzyjającą pogodę, nasuwa się pytanie, kiedy powróci tu handel. Według umowy z wykonawcą termin realizacji to 20 grudnia. Chyba jednak nie przyjdzie czekać wąbrzeźnianom aż tak długo. Mam na dzisiaj zapewnienia firmy, że do 15 listopada powinni zamknąć targowisko. Oczywiście ja wiem, jak to jest, zawsze się znajdą jakieś drobne usterki, chociaż jak dzisiaj przyglądamy się temu, no to być może będzie pierwsza inwestycja, gdzie zostanie wykonana perfekcyjnie, ale zawsze się coś tam zdarzy na koniec, że coś trzeba poprawić, jeszcze uzupełnić. Wierzę, że tego będzie jak najmniej i rzeczywiście niebawem będą mogli kupcy i kupujący wrócić na to targowisko. Bo dziś, przypomnijmy, handel odbywa się na tymczasowym targowisku na boisku Malta. Tak w ankiecie przeprowadzonej wiosną przez ratusz opowiedziała się przytłaczająca większość kupców. Do wyboru mieli jeszcze handel wzdłuż ulicy Żeromskiego. Dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że to była trafiona decyzja. Moja była Żeromskiego, ich była Malta. Przyznaję im rację, że to dobrze, że poszliśmy w tamtą stronę. Oczywiście przy niepogodzie no to były problemy, tak? Ale no, takie głosy się pojawiały, uście kostkę tymczasowej i tak dalej. Proszę Państwa, to są ogromne pieniądze. To się komuś wydaje, że to jest 100 zł, 1000 zł. To już są naprawdę dziesiątki tysięcy i wyrzucać po to, żeby no, na 2 miesiące ułożyć, a potem to rozbierać z powrotem. No szkoda pieniędzy, tak? Jest tyle potrzeb innych i oczekiwań mieszkańców, że po prostu było mi żal. Przepraszam za to, ale myślę, że jeszcze chwilka i naprawdę będziecie wszyscy w komfortowych warunkach. W ostatni wtorek zapytaliśmy więc handlowców, jak dziś oceniają handel na Malcie. Wniosek: są wyrozumiali i cierpliwi. Mnie się tutaj nie podoba to targowisko, bo naprawdę jest w opłakanym stanie w tej chwili. A ja rozumiem, że to jest przejściowe, ale myślę, że tam w przyszłości będzie lepiej. To targowisko jest przejściowe, no bo tam to się pięknie dzieje już. Przejeżdżam codziennie i naprawdę jest cudownie. Będzie cudownie. Na miarę Unii Europejskiej. Będzie z pewnością ładnie i funkcjonalnie. Nowe targowisko podzielone zostanie na dwa sektory: rolno-spożywczy i chemiczno-odzieżowy. Teren będzie oświetlony i objęty monitoringiem. Nie zabraknie tu miejsc parkingowych. Jego elementem charakterystycznym będzie brama wjazdowa z logiem Mój Rynek. Już dziś można stwierdzić, że wąbrzeskie targowisko będzie wyróżniać się na tle innych w okolicy. Pięknie zaprojektowane, pięknie wykonane, duże zadaszenie, oświetlenie. No, dzisiaj i kupujący, i sprzedający będą zupełnie w innych warunkach handlowali. To nie będzie towar podawany z ziemi, często zakurzony, brudny, tak? To wszystko na pewno będzie zupełnie inaczej wyglądało i myślę, ku uciesze tych kupujących i tych sprzedających. Modernizacja targowiska będzie kosztować ponad 1 500 000 zł brutto. Remont dofinansowuje kwotą około 1 000 000 zł Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z
zazdroszczą mi inni samorządowcy, którzy dzwonią i mówią, jak to się udało, jak to zrobiliśmy. Ostatnie dni października to termin, w jakim kończy się kolejna inwestycja prowadzona w Wąbrzeźnie. Inwestycja ogromna. Remont ponad 4 km byłych dróg wojewódzkich, które przejęło miasto. Środki na ten cel, około 7 milionów złotych, zapewnił Urząd Marszałkowski. Remont zaczął się w ubiegłym roku modernizacją ulicy Grudziąckiej, Chełmińskiej, Mikołaja Zryńska i tzw. nitki powrotnej 1 maja. W tym roku remont objął ulicę Partyzanta, Kętrzyńskiego do wysokości obwodnicy i pozostałą część ulicy 1 maja. Tak szeroki zakres prac sprawił, że miasto wygląda zupełnie inaczej. Ja wiem, że w ciągu tych 2 lat mieszkańcy, oczywiście dla wielu mieszkańców były to wielkie utrudnienia, tak? Szczególnie tych, którzy mieszkają blisko, mają wjazdy, wyjazdy. To była ulica Grudziącka, Chełmińska, Mikołaja Zryńska. Już dzisiaj, kiedy jadę w tamten koniec miasta, mieszkańcy mówią, że super, już jakby zapomnieli tutaj, no przez długi czas Partyzanta, no centrum miasta było zablokowane, zakorkowane, ale myślę, że powoli nastroje wracają do normy, jest spokój. Teraz ostatnie prace, głównie porządkowe, trwają na ulicy Kętrzyńskiego. Wkrótce pojawią się nasadzenia i oznakowanie poziome. Mieszkańcy są zadowoleni z efektów. Bardzo ładna. No, a do samego końca naprawdę, tak jak się czuję, jakbym był w większym mieście. Szerokie chodniki, pięknie. A wiosną będzie jeszcze ładniej, bo trawa będzie wyrośnie, będzie ładnie. Podoba się, jest zrobione. Uważam, że jest wszystko w porządku, jest dobrze ulica zrobiona. I jest lepsza niż była do tej pory. Tegoroczny etap remontów byłych dróg wojewódzkich rozpoczął się w kwietniu. Na modernizowanych odcinkach kładzono kanalizację deszczową, nowe nawierzchnie i chodniki. Dodatkowo wzdłuż ulicy 1 Maja i Kętrzyńskiego w miejscu torów kolejowych powstała ścieżka rowerowa. Prace trwały nieprzerwanie do końca października. Trudno wymagać, aby można było taki remont przeprowadzić szybko, dlatego że to wymaga zmiany nawierzchni i położenia nowej, a to, no to jednak trzeba czasu. Mnie się wydaje, że na takie dużą inwestycję to długo nie trwało. I tak dobrze poszło. No i te domki odnawiałem, to super wygląda, nie? Wiadomo w dzisiejszych czasach, że trochę dłużej wszystko trwa, nie? No ale uważam, że bardzo ładnie wykonane. Wszystkie trudności remontowe rekompensuje teraz widok ulic wjazdowych do Wąbrzeźna ze strony Grudziądza i Chełmna. Aby tak samo wjeżdżało się od strony Rypina, potrzebny jest jeszcze remont fragmentu ulicy Kętrzyńskiego od obwodnicy do torów kolejowych, ale to już odcinek należący do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W tej chwili jednak trwa tam etap projektowania ronda na skrzyżowanie obwodnicy z ulicą Kętrzyńskiego. Jest więc szansa na remont. Ten fragment tutaj za rondo i za rondem do torów to już jest droga wojewódzka, przebieg oczywiście Grudziądz-Rypin. No wiemy, że jest projektowanie, sami uzgadniamy teraz też te projekty dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, więc widać, że coś się ruszyło i być może w przyszłym roku uda się przynajmniej jedną rzecz zrobić, albo rondo, albo fragment tej drogi, a w następnym kolejne, bo wiemy, że to są spore pieniądze, tak? To są naprawdę już miliony złotych. Blisko jest także finał ustaleń odnośnie drogi Wąbrzeźno-Kowalewo-Pomorskie. Modernizacja ta obejmie ulicę Wolności od ulicy Kopernika aż do ronda. Wierzę głęboko, że na wiosnę rozpoczną się przebudowa tej ulicy. To kolejny ogromny problem, bo to jest też droga bardzo ważna, wjazdowa. Tam jest szpital, są urzędy, sąd, policja, szkoły. No, myślę, że będą też spore utrudnienia, no ale musimy sobie z tym poradzić. Bardzo poważnie się przymierzam w przyszłorocznym budżecie do wyremontowania ulicy Matejki, kiedy powstanie już targowisko, no to w centrum pozostaje taka najgorsza ulica. Nie ukrywam, że złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach tak zwanych schetynówek na przebudowę ulicy Pruszyńskiego, aż od ulicy Wolności do samej obwodnicy z odwodnieniem, chodnikami, kanalizacją, wodą i tak dalej. No projekt blisko 6 milionów złotych. Nie wiem, czy się uda, ale jeżeli by się udało, to byłby ogromny sukces. Moja wizja jest taka, że co roku na drogi musimy przeznaczać pieniądze i starać się doprowadzić do takich właśnie jak ta, przy której stoimy. A w programie za tydzień powiemy o kolejnej zakończonej w tym miesiącu inwestycji w Wąbrzeźnie, a mianowicie o ścieżkach rowerowych. W Wąbrzeźnie każdego roku prowadzonych jest wiele prac, przy których nieraz występuje konieczność usunięcia drzew, krzewów czy zieleńców.
Zmiany nie zachodzą wyłącznie z powodu prac prowadzonych przez Urząd Miasta, ale i przez samych mieszkańców czy inne instytucje. Często wraz z rozbudową przestrzenną, modernizacjami dróg, remontami domów, mieszkań, rozbudową i modernizacją firm, czy na przykład rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, występuje konieczność usunięcia drzew czy krzewu. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków na wycinkę drzew potrzebne jest zezwolenie, o które należy zwrócić się do właściwego organu samorządu lokalnego. Następstwem każdej wycinki są nowe nasadzenia. W tym roku burmistrz Wąbrzeźna wydał 53 decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę 265 drzew. W zamian nałożył obowiązek posadzenia 795 sztuk nowych drzewek. Ponadto z terenów należących do samorządu lokalnego w tym roku wycięto 146 drzew. Mimo wszystko drzew przybyło, ponieważ w zamian posadzono 544 drzewa i 1358 sztuk krzewów. Nowej zieleni przybyło więc na ulicach generała Kiedrowskiego, generała Pruszyńskiego, na ulicy Chełmińskiej, Sienkiewicza, Strażackiej, Wolności, Matejki, Macieja Rataja, Żeromskiego, Grudziąckiej, ponadto w parku przy Wąbrzyskim Domu Kultury oraz na terenach przy Jeziorze Zamkowym i przy ścieżkach prowadzonych nad jezioro Frydek. Ale to nie wszystkie nasadzenia. Ponad 700 nowych drzew zostanie posadzonych przez przedsiębiorców i mieszkańców miasta. W okresie jesienno-zimowym zwiększa się ryzyko katastrof budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego przypomina o regularnych kontrolach. O tym, że regularnie należy sprawdzać urządzenia instalacji grzewczych, przypomina ustawa Prawo budowlane. W myśl jej artykułów na właścicielach spoczywają pewne obowiązki. Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. W związku z tym, że jest sezon jesienno-zimowy i jest zwiększona eksploatacja instalacji i urządzeń grzewczych, należy sprawdzić stan techniczny tych urządzeń oraz przewodów kominowych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza kominiarskiego bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalizacji. Czyszczenie, usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych należy również do obowiązków właściciela i zarządcy budynku. Mówi o tym rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są częstymi przyczynami zagrożeń zatrzedzenia, wybuchu oraz pożaru. Niewykonywanie okresowych kontroli przez właściciela lub zarządcę podlega karze grzywny. To jest, możemy ukarać właściciela lub zarządcę mandatem karnym w wysokości do 500 zł. Innymi obiektami budowlanymi są obiekty wielkopowierzchniowe. Są to obiekty, których powierzchnia przekracza 2000 m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni większej niż 1000 m2. Kontrolę tych obiektów przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku. Dziś w Karnecie Kulturalnym pokażemy zmagania uczestników Sakrosongu 2013. Zaprosimy Państwa na wystawę o tematyce myśliwskiej, a także poinformujemy o możliwości skorzystania z zajęć jogi w Wąbrzyskim Domu Kultury. Motywy religijne w muzyce i sztuce to wydarzenie kulturalne składające się z dwóch inicjatyw organizowanych przez Wąbrzyski Dom Kultury w październiku. Pierwszy z nich to Festiwal Piosenki Religijnej. 13 lat temu nikt nie przypuszczał, że wąbrzyski sakrosąg będzie cieszył się tak dużą popularnością. Z roku na rok zgłasza się coraz więcej artystów chcących sprawdzić swoje możliwości, a także przez śpiew chwalić Pana Boga. W tym roku wysłuchaliśmy ponad 40 występów, z których każdy był wyjątkowy. Wydaje mi się, że uczestnicy są najpiękniejsi tutaj, bo to jest ważne, że oni przyjechali ze swoimi wychowawcami, instruktorami, że oni po prostu robią coś więcej, to jest chyba najważniejsze. Mieliśmy okazję wysłuchać znanych i mniej znanych piosenek. W rozmowie z wykonawcami dowiedzieliśmy się, co przygotowali na potrzeby festiwalu.
Wybrałam utwory pod tytułem Uczęcie, co wam mówi syn i Prawo miłości, ponieważ wydawały mi się takie najfajniejsze, takie lubię takie utwory i no trochę stresu było jednak, no, bo to jest takie przed dużą publicznością, tak duża scena, więc stres jest. Na widowni kciuki za Agnieszkę trzymała jej katechetka, pani Ewa, która pomagała Agnieszce przygotować się do występu. Wiem, Agnieszka jest bardzo zdolna i nie potrzebuje długich przygotowań, z tym, że ostatnio troszeczkę chorowała. To tak od miesiąca spotykałyśmy się i powiem szczerze, że ta druga piosenka, dopiero w tym tygodniu zmieniłyśmy tę piosenkę, bo nie było podkładu takiego, jak chciałyśmy. Ale Agnieszka zawsze chętnie występuje w takim repertuarze i ma dobry głos, także bardzo miło nam się współpracuje. Na festiwalu nie mogło zabraknąć reprezentantów Wąbrzeźna. Wśród nich był zespół Dwójeczki, który ćwiczy pod okiem Ireneusza Topolewskiego. Dzieci to głównie tutaj czwarta klasa, nowy jakby zespół, nowy twór, chociaż też jesteśmy tutaj z grupą trzech osób z klasy szóstej. No, spotykamy się raz w tygodniu, ćwiczymy. Swój udział w sakrosągu zaznaczyła również uczestniczka popularnego programu muzycznego Must Be The Music, Joanna Kaczmarkiewicz, która zaśpiewała dla nas piosenki Dworzec i Psalm, a my zapytaliśmy ją, jak wspomina swój udział w programie. Świetni są ludzie, którzy są tak jakby za kulisami, więc w sumie to oni najbardziej trzymają i są odpowiedzialni za to, za tą całość. Jeżeli chodzi nawet o tą halę, która jest właśnie przedstawiana w telewizji, ona jest dużo, dużo mniejsza. Ona się wydaje być naprawdę bardzo, bardzo wielkim miejscem, ale jest dużo, dużo mniejsza. Joanna doszła aż do półfinału. Opowiedziała nam, że zupełnie się tego nie spodziewała. Jak to się stało, powiem szczerze, że to był totalny przypadek. Casting, pre-casting odbywał się w Toruniu i stwierdziłam, czemu nie. I w sumie szłam tam z totalnie po prostu innym nastawieniem i myślałam po prostu, żeby się sprawdzić, nie żeby w jakiś sposób myśleć o tym, żeby automatycznie tam, nie wiem, dostać się i dążyć do tego. To po prostu miała być przygoda, żeby spróbować zobaczyć, czy w ogóle cokolwiek się uda. Tak jak Joanna z Czernikowa przyjechała do Wąbrzeźna laureatka i zdobywczyni pierwszego miejsca w Sakrosągu 2013, Wioletta Markowska. Stresowałam się bardzo, zwłaszcza dlatego, że jestem chora dziś też, no i to jest już taka tradycja, że zawsze przyjeżdżam na konkurs z katarem i bolącym gardłem, no ale jakoś poszło, no. Jak zwykle nasza opiekunka twierdzi, że było super, świetnie i wspaniale, jest z nas dumna, więc jest wsparcie zawsze ze strony naszej pani, która nas uczy śpiewać i to naprawdę jest bardzo motywujące. Nauczycielką i artystycznym mentorem drużyny z Czernikowa była Anna Dzwonkowska. W rozmowie z panią Anną zapytaliśmy ją o wrażenia z festiwalu. No bardzo miło, atmosfera fajna, wysoki bardzo poziom, także jesteśmy trochę przerażeni. Bardzo dużo zespołów, soliści, także no, gościna, poczęstunek, wszystko naprawdę wspaniale przygotowane. Po niemal 7 godzinach przesłuchań jury wybrało zwycięzców. W tym roku wyboru dokonać musieli Roman Fiberg, kierownik pracowni muzycznej Stara Ochronka w Bydgoszczy, a także ksiądz Krzysztof Kejna z parafii świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz ksiądz Tomasz Jeziorski z parafii Matki Bożej Królowej Polski. I tak laureatami tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu piosenki religijnej Sakrosąg 2013 zostali. W kategorii soliści trzecie miejsce zdobyła Michalina Musiał z Jabłonowa Pomorskiego, drugie miejsce zdobyła Karolina Zielińska z Kowalewa Pomorskiego, natomiast pierwsze miejsce wspomniana już Wioletta Markowska z Czernikowa. W kategorii zespoły trzecie miejsce zdobył chór zespołu szkół w Radzyniu Chełmińskim, drugie miejsce kwartet wokalny z Jabłonowa Pomorskiego, natomiast pierwsze miejsce po raz drugi zdobyła drużyna Czernikowa, a mianowicie z Hola Kanan. Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie i wystawa pokonkursowa Śladami budowli sakralnych. Do konkursu wpłynęły prace ponad 100 uczestników.
Wręczenie nagród odbyło się w kościele świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wśród wielu pięknych prac wybrano te, które najlepiej oddają urok budowli, które tak dobrze znamy. Autorami tych prac są Cieszymir Belina z Osieczka, Krystian Błaszkiewicz z Jarantowic oraz Martyna Szymańska z Wąbrzeźnia. Uczestniczę w tym konkursie po raz piąty. Namówił mnie pan ze szkoły podstawowej numer 2. Moją pasją jest malowanie. Bardzo dużo poświęcam czasu na to. Otwarcie wystawy poprzedziło tradycyjną już mszę świętą odprawianą w intencji ludzi kultury. Mszę odprawił ksiądz dr Jan Kalinowski. Żyją i kulturą tworzą, organizują i bez kultury po prostu sobie życia nie wyobrażają. Wszyscy jesteśmy podzielą na pewno ludźmi, którzy kulturą się interesują, praktykują, żyją, opiekają na się kulturą, ale są pasjonaci, którzy dla nas to dzieła, którzy organizują imprezy, którzy sprawiają, że nasze życie nie jest nieobliczalne, ale jest piękne, kolorowe i takie radosne. Uroczysta msza zakończyła dzień pełen wrażeń. Honorowy patronat nad imprezami tego dnia objęli biskup diecezji toruńskiej Andrzej Suski oraz burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. By nie nudzić się w niedzielne popołudnie, które zakończy długi weekend, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza na wystawę wąbrzeskich kół łowieckich Jedność, Bażant oraz Wieniec. Wystawa poświęcona jest działalności tych kół z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 3 listopada jest również dniem świętego Huberta, patrona myśliwych, i ta właśnie data rozpoczyna sezon polowań. Po wernisażu, który odbędzie się o godzinie 15 w Wąbrzeskim Domu Kultury, myśliwi wezmą udział w mszy świętej w ich intencji. 3 listopada to zatem niezwykle ważny dzień w kalendarzu wąbrzeskich kół łowieckich. Aby poczuć atmosferę polowań, zapraszamy do Galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury, gdzie w niedzielę od godziny 15 i w kolejnych dniach będziemy mogli podziwiać wystawę. Joga, niezwykle znane i modne w ostatnim czasie zajęcia, będą dostępne również w Wąbrzeźnie. Od 7 listopada ruszają zajęcia Hatha Jogi w Wąbrzeskim Domu Kultury. Joga to system ćwiczeń psychofizycznych sprzed 5000 lat, który pochodzi ze starożytnych Indii, gdzie narodziła się praktyka polegająca na ćwiczeniu pozycji, które pomagają ćwiczyć ciało i umysł. Jest to nauka zajmująca się przede wszystkim zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Zajęcia jogi przeznaczone są dla wszystkich, niezależnie od wieku i płci. Na pierwsze zajęcia zapraszamy już 7 listopada o godzinie 17 w Wąbrzeskim Domu Kultury. Obowiązują wcześniejsze zapisy mailowo na adres dobra.droga@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 791 027 686. Więcej informacji na temat zajęć jogi w Wąbrzeskim Domu Kultury przekaże kierownik działu animacji Dorota Otręba pod numerem 56 688 1727. Pierwsze dni listopada to dni szczególnej pamięci o zmarłych. W tych dniach udajemy się na cmentarze zapalić znicze i pomodlić się w intencji tych, którzy odeszli. To już ostatnia chwila na zakup zniczy i kwiatów, symboli pamięci, które położymy na grobach naszych bliskich. W ostatni wtorek targowisko miejskie wypełniły tłumy konsumentów, a czekał na nich ogromny wybór. Kwiaty żywe czy sztuczne, znicze czerwone, białe czy żółte, szklane czy plastikowe. Co wybierają klienci? Sztucznych mało kupują, raczej żywe. Za żywymi. A kolory? Kolory to są różne. Każdy ma po prostu swój jakiś ukryty po prostu kolor, ale przeważnie wrzosy biorą. Nie? Myśmy już kupili kwiaty na grób. A sztuczne czy żywe? Teraz? Żywe i sztuczne. A znicze teraz? Znicze jeszcze nie. Jeszcze znicze chcemy zobaczyć. Później zakupy te położymy na grobach naszych bliskich 1 i 2 listopada, zgodnie z tradycją. Czy jednak w dzisiejszych czasach nie za bardzo skomercjalizowaną?
kiedyś ksiądz biskup Kiernikowski powiedział takie słowa: mniej plastiku, a więcej ducha. Czyli modlitwy za zmarłych, aby jak najszybciej osiągnęli życie wieczne. Jak mówi ksiądz Michał Oleksowicz, mamy też możliwość ofiarowania za nich odpustu zupełnego. Ta modlitwa, która pomaga oczyścić serca naszych zmarłych, którzy, tak jak każdy z nas, popełnili na ziemi jakieś błędy, grzechy, i Kościół daje nam taką możliwość ofiarowania tej modlitwy. Pod jakimi warunkami? Takimi, że jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, że modlimy się w intencjach Ojca Świętego i że tę modlitwę ofiarujemy albo w intencji kogoś zmarłego, albo za samych siebie. Także warto z tego daru korzystać w tych dniach od 1 do 8 listopada. Każdego dnia za nawiedzenie cmentarza i modlitwę pod tymi warunkami można uzyskać ten dar odpustu. I warto dać wyraz naszej pamięci jeszcze w jeden sposób, troszcząc się o miejsca pochówku zmarłych. Jeśli indywidualnie zadbamy o miejsce na cmentarzu, gdzie pochowani są rodzice, bliscy nam, jest to jakiś wymiar osobisty, rodzinny ewentualnie. Natomiast mamy też miejsca takie, gdzie kłania nam się historia. I to jest ten wymiar szerszy nieco. Mowa o wymiarze społecznym, jaki mają zbiórki pieniędzy na ratowanie zabytkowych nagrobków. Przeprowadzane są na cmentarzach w całej Polsce, także od kilku lat w Wąbrzeźnie. Tu organizatorem jest parafia świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W ubiegłym roku z kwesty, ze zbiórki, którą dokonaliśmy tu na cmentarzach, zbudowaliśmy takie miejsce spoczynku, nowe miejsce spoczynku dla rodziców Sługi Bożego, czyli kandydata na ołtarze, bohatera, męczennika, księdza Franciszka Nagalskiego. Dokonaliśmy ekshumacji szczątków jego rodziców, ponieważ on spoczywa po rozstrzelaniu właśnie w Tucholi. Natomiast są jego rodzice. Przenieśliśmy w pobliże kaplicy i sprawiliśmy nowy nagrobek tym osobom. W tym roku celem zbiórki jest odrestaurowanie grobowca na starym cmentarzu, który prawdopodobnie kryje szczątki przedwojennego wąbrzeskiego proboszcza księdza Jana Zakrysia. Zbiórkę będą przeprowadzać harcerze 31 października i 1 listopada na obu wąbrzeskich nekropoliach. Dzień Wszystkich Świętych to także okres zwiększonego ruchu na drogach oraz niejednokrotnie problem ze znalezieniem miejsca parkingowego przy cmentarzach. Gdzie w tym roku można będzie zostawić samochód przy wąbrzeskich nekropoliach? Jak co roku dla wszystkich, którzy przyjadą samochodami w obręb starego cmentarza, przygotowaliśmy dwa miejsca, innych nie ma, po prostu jest udostępniony od samego rana, będzie przez 24 godziny na dobę otwarty parking Urzędu Miejskiego oraz boisko Szkoły Podstawowej numer 2. Z kolei przy nowym cmentarzu udostępniony będzie parking naprzeciwko nekropolii. Parkować będziemy mogli także przy ulicy Przejazdowej. Natomiast wzdłuż cmentarza na ulicy Mikołaja Zryńska będzie obowiązywał bezwzględny zakaz zatrzymywania się. Tuż po wiadomościach zapraszamy na cykl programów poświęconych listopadowym Dniom Pamięci o Zmarłych. Pokażemy m.in. film zrealizowany przez Pawła Beckera pod tytułem Mijasz groby i słyszysz szept ojczyzny. Warto pozostać z nami. Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko w wiadomościach. Do zobaczenia za tydzień.